A Bogu, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Po tym wstępie, cośmy już tutaj słyszeli, to chciałbym powiedzieć, że z takim bojaźnią i zadrżeniem stałem przed Wami, a to, co brat przeczytał ze Słowa Bożego, z listu Piotra, to jest takie jakby kwintesencją tego, z czym chciałbym się dzisiaj z Wami dzielić. Tu w tym zborze jestem po raz drugi, a tak się składa, że przyjaźnimy się już od ładnych paru lat z bratem Andrzejem Karzełkiem, z jego synem, i oni tak zainspirowali mnie do tego, żeby tego tematu się podjąć i mówić o tym, co jest tak aktualne dla nas, dla mężów, dla mężczyzn. Chciałbym powiedzieć, że my żyjemy w świecie bardzo przewrotnym i gdy popatrzymy na tych, którzy są idolami dla ludzi tego świata, to moglibyśmy wymieniać piłkarzy, bokserów, czy różnych prezydentów, mężów stanu i tak dalej, a my chcemy zająć się tym, jakimi my mamy być. Ty i ja i ty, według wzorca Słowa Bożego. I tak chciałbym powiedzieć, że ponieważ zapowiedział brat organizator, żeby były cztery wykłady, więc ja podzieliłem to na takie cztery tematy, na które chciałbym rozmawiać, więc przegląd sytuacji otaczającej świat w obecnej dobie. Chciałbym mówić o tym, czego Słowo Boże nas uczy, jak wytrwać w tej sytuacji. I następne chciałbym mówić o tym, jaka jest rola, zadanie mężczyzny w XXI wieku, jako ten temat. I następne, jak ma wyglądać nasza chrześcijańska rodzina, jaki jest obowiązek męża, ojca w chrześcijańskiej rodzinie. Bo chciałbym powiedzieć, że chrześcijańska rodzina jest taką wizytówką nie tylko zboru, ale w naszej obecnej sytuacji, gdy mamy pod dostatkiem Biblii i chcemy komuś Biblię dać, to bardzo trudno go namówić, żeby tą Biblię czytał. Od razu się zniechęca, że taka gruba. Ja staram się zalecać czytanie Nowego Testamentu, bo jak ktoś zacznie Stary Testament, to, no to wiele rzeczy trudne nam jest zrozumieć w obecnej dobie. Ale chciałbym powiedzieć, że brak czasu, choroba obecnego wieku, obecnej doby. Ja nie mam czasu czytać, ale chciałbym powiedzieć, ale z nami obcować, czy w pracy, czy w szkole, ci ludzie muszą i oni muszą widzieć i czy powinni widzieć w nas innych ludzi, tych, którzy żyją według Bożego Słowa. I dlatego świadectwo nasze, moje i Twoje, świadectwo naszej rodziny jest tą najwspanialszą, najistotniejszą Ewangelię, którą muszą wszyscy słuchać, gdy z nami przebywają. My nie musimy mówić od razu o Jezusie, ale możemy, i co jest bardzo ważne, żeby się od razu widzieli jacyś inni ludzie. Chciałbym tylko takie przeżycie z dzieciństwa powiedzieć. Moi rodzice mieszkali w domu czynszowym i tam wprowadziła się rodzina, no to braterstwo Śniegoniowie, ci najstarsi bracia znają takiego brata, który był przewodniczącym Związku Stanowczych Chrześcijan. Skromne małżeństwo, jedno dziecko, on był szewcem, wprowadził się na miejsce, gdzie też był szewc na tej ulicy, no on umarł i taka przed wojną była taka praktyka, to były lata 20, że na danej ulicy był ten rzemieślnik potrzebny, on się tam wprowadził. A więc szewc, no rzemieślnik, no wiadomo było, że tam się nie przelewało, a mój ojciec był, no, był zawodu nauczycielem, takim obserwatorem i on był bardzo cięty na tych, jak mówił, świętych czy świętoszków, nie? Ale po dwóch tygodniach mówi do mojej mamy, mówi, wiesz, to są jacyś inni ludzie. I poza dzień dobry i dobra rano, bo tak się też mówiło, nic więcej nie było.
zauważył po 2 tygodniach jacyś inni ludzie. To była duża kamienica, w której mieszkali te Żydzi, ci starzy z pejsami i tak dalej. Ja się ich zawsze bałem jako chłopak, ale różni ludzie byli, a mój ojciec mu jacyś inni ludzie. I chciałbym powiedzieć, na ich świadectwo życia nawrócili się moi rodzice, zresztą cała moja rodzina. Chciałbym powiedzieć, to musi być zauważalne. Jak dzisiaj popatrzymy na świat, w jakim żyjemy, jak popatrzymy na modę, jakim się hołduje, jak się wchodzi na nabożeństwo i zobaczymy, jak wiele osób jest ubrane, chciałbym powiedzieć nawet wiele, no nie wiem, tak wprost wyzywająco, jak zauważyłem, jak w wielu zborach się już od razu w czasie nabożeństwa jeszcze pije się Coca-Colę przez rureczkę i tak dalej. I to jest dobre, to jest wszystko możliwe. Ja nie mówię, że wy to robicie, ale to możemy zauważyć. My się nie odróżniamy, a nasza rola jest inna. I ja chciałbym, może nie chciałbym za długo mówić, bo wiem, że umysł człowieka przestaje być chłonny, gdy za długo musi słuchać, ale chciałbym, tak jak już wspomniałem, te 4 punkty omówić w czasie tych 4 sesji i chciałbym najpierw powiedzieć o sytuacji otaczającej świat w obecnej dobie. Ale za podstawę naszych rozważań ja chcę brać tylko i wyłącznie Boże Słowo i chciałbym, żeby, ja nie będę tego czytał, bo to wierzę, że wszyscy te miejsca Słowa Bożego, które będę cytował, są znane, ale chciałbym powiedzieć, że w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza mamy takie wspaniałe proroctwa, które wypowiedział sam Pan Jezus. I wiemy, że w 24 rozdziale jest proroctwo, które dotyczy Jerozolimy. Jerozolimy, która została zdobyta przez Wespazjana i tak dalej. No, to jest już historia, ale to, co Pan Jezus powiedział w tym 24 rozdziale, że nie zostanie kamień na kamieniu, a On to mówił wtedy, kiedy uczniowie zachwycali się tą świątynią, która została odbudowana po powrocie narodu izraelskiego z niewoli. I my wiemy, że Herod, jakkolwiek był Edomitą, wrogiem narodu żydowskiego, on jeszcze rozbudował to, i z tego tytułu się mówi o Herod Wielki, i wszyscy zachwyceni tymi białymi kolumnami, tym wydłużonym obiektem, gdzie mogło się tyle ludzi zbierać, mówią: Panie, patrz, jak to wygląda, a Pan Jezus mówi, że tutaj nie zostanie kamień na kamieniu. Chciałbym powiedzieć, że rzeczywiście kamień na kamieniu nie został, a my bardzo często spotykamy ruiny, które są, mają tam ileś tam lat i dlaczego akurat tu nie został kamień na kamieniu. Pan Jezus to zapowiedział i to się zrealizowało. Chciałbym powiedzieć, kiedy zdobyta została świątynia jako ostatni punkt oporu, my wiemy, że tam została rzucona tam głownia paląca się i spłonął ten obiekt. Te mury w większości z kamienia wybudowane, obkładane były deskami, które były powlekane warstwą złota. I to wszystko, gdy to spłonęło, to wiadomo, to złoto się roztopiło i no, jako w stanie płynnym dostało się między szczeliny tych fundamentów różnych i żołnierze rzymscy, którzy zdobyli to miasto, kiedy już te dymy opadły, zauważyli to i oni rozbierali te fundamenty, szukając tam jakichś kropelek czy jakichś nacieków złota. I w związku z tym rozwalili fundamenty, że teraz jest ciągle dyskusja tam, ile metrów w lewo czy w prawo była ta świątynia postawiona i to proroctwo się wypełniło dokładnie. Widzimy, że ta pierwsza część tego 24 rozdziału się wypełniła dokładnie. Ale teraz chciałbym powiedzieć, że gdybyśmy następne te wersety czytali, ponieważ to jest proroctwo, które wypowiedział sam Pan Jezus i Pan Jezus to, co powiedział, to się wypełniło, ta pierwsza część, a to, co
jest dalej napisane, to się wypełnia w obecnej dobie na naszych oczach. I chciałbym powiedzieć, że czwarty, piąty wiersz mówi o zwiedzeniach, mówi jedenasty wiersz o zwiedzeniu i mówi 23 i 24 wiersz mówią o wojnach, o trzęsieniach ziemi. To wszystko dzieje się na naszych oczach. To zabrałoby za dużo czasu, gdybyśmy mieli to analizować, ale chciałbym jedno powiedzieć, że zwiedzenie występuje w Kościele, te najróżniejsze nauki, to wszystko, co się głosi. Ilu jest tych, którzy się podają za jakiś tam, no jest powiedziane, że jeśli ktoś by powiedział, oto tu albo tam jest Chrystus, nie idźcie, a my wiemy, co się dzieje, jak ludzie biegają. Ja wiem, że i w naszym zborze, w którym jestem, cały szereg osób jest, którzy zaliczają różne konferencje, które się odbywają i stale przyjeżdżają jacyś gwiazdorzy, którzy mówią, my teraz wprowadzimy zmiany i idą i tu, i tu. I pytam kiedyś takiego brata, no w naszym zborze, który już zaliczył, zawsze on 4-5 konferencji rocznie zalicza, no i co masz z tego? No właściwie, no ale konkretnie, coś przeżyłeś, zmieniło się twoje życie. No wiesz, bracie, no jak już mi ktoś zaczyna tak konkretnie nie odpowie, był, poszedł i nic się nie zmieniło. Chciałbym powiedzieć, ludzie latają za atrakcją, za sensacją, tam może będą uzdrowienia, tam znowu jest jakiś gość, który głosi Ewangelię sukcesu i tak dalej. Za tym ludzie chodzą, a Pan Jezus tu tak bardzo wszystkich ostrzega, patrzcie, i on to mówił do uczniów, do tych, którzy byli tak blisko Niego, patrzcie, aby was kto nie zwiódł. Więc my żyjemy w świecie, gdzie zwiedzenia, gdzie to ma teraz na miejscu szerokie pole działania przez radio, przez telewizję, przez internet, no są przez te różne wideo i tak dalej, kasety i tak dalej. Najróżniejsze rzeczy ludzie oglądają i zostają zwiedzeni. I do tego jeszcze dochodzi, że są owszem nabożeństwa, są emitowane przez telewizję i cały szereg osób mówi, a po co ja tam pojadę do zboru jeszcze się trudzić w tym ruchu? Siądę sobie wygodnie w fotelu i oglądam, tak? Chciałbym powiedzieć, w pierwszym zborze było to mowa o dziejach apostolskich, to jest powiedziane, trwali w społeczności. Społeczności żadnym szklanym ekranem nie zastąpi. I gdy popatrzymy na to wszystko, co tu zapowiedział Pan Jezus i na to ostrzeżenie, patrzcie, aby was kto nie zwiódł, w wierszu 13 jest takie wezwanie do wytrwania. Ale kto wytrwa? A my mamy wytrwać nie w takim, no, gdzieś skulony, ale my mamy trwać, a wiara nasza ma wzrastać. I gdy ja się tak zastanawiałem nad tym, jak to wygląda w obecnej dobie, to tak patrzyłem na pierwszy rozdział listu do Rzymian. Wiemy, że Rzym w tym czasie, gdy powstał pierwszy zbór, to był w okresie takiego szczytu władzy, no Imperium Rzymskie zajmowało prawie wszystkie państwa w basenie Morza Śródziemnego, mnóstwo niewolników robiło wszystko to, co było potrzebne, a Rzymianie świętowali i oni wołali do cesarza chleba i igrzysk. To było ich pragnieniem. I gdy czytamy pierwszy rozdział listu do Rzymian, zauważamy, że to, co się dzieje dzisiaj obecnie, to miało miejsce również wtedy. My wiemy, że dzisiaj na przykład homoseksualiści i lesbijki paradują oficjalnie, są zaakceptowani przez społeczeństwo i są chronione różnymi ustawami, a jeśli się ktoś temu sprzeciwia, to jest karany, bo no, jest tolerancja i to należy
zostawić w spokoju. Ja abonuję, otrzymuję kilka chrześcijańskich czasopism, ewangelicznych czasopism zachodu, to na przykład był proces w Szwecji, pastor, który się sprzeciwił temu oficjalnie, temu małżeństwu homo, czy temu związkowi, to został oskarżony, osądzony i został skazany na pół roku więzienia. Podobnie w Anglii, takich wypadków się zdarza coraz więcej. Więc człowiek, który tylko się przeciw temu, a wiemy, że to jest niezgodne ze Słowem Bożym, jak się który pastor sprzeciwi, to się naraża na sankcje. A chciałbym powiedzieć, że to wszystko było w Rzymie, bo my czytamy o tym, no to jest straszna historia, wprost nie do pomyślenia, to miało miejsce w Rzymie, a teraz to ma miejsce u nas. Jest, pierwszy rozdział mówi, odmienili prawdę Bożą w kłamstwo, chwalili Stworzyciela i służyli Mu raczej niż Stworzycielowi, który jest błogosławiony na wieki. Dlatego podał je Bóg w namiętności sromotne, gdyż i niewiasty ich odmieniły używane przyrodzone ono, które jest przeciwko przyrodzeniu. Także i mężczyźni, opuściwszy przyrodzone używanie niewiasty, zapalili się w swej pożądliwości jedni ku drugim. Mężczyzna z mężczyzną hańbę płodząc, a nagrodę należącą błędowi swemu na się biorąc. Gdy popatrzymy na Stary Testament, to za takie czyny należało ukamionować i taki człowiek nie miał prawa życia. Wyraźnie prawo, zakon mojżeszowy o tym mówi. Dzisiaj to jest zaakceptowane, dzisiaj się o tym mówi, dzisiaj się tego nikt nie wstydzi. Chciałbym powiedzieć, że jak byłem chłopcem, o takich rzeczach że słyszałem, że ja i taki jeden czy drugi taki jest, ale to się działo w ukryciu. Dzisiaj jest inaczej. I chciałbym powiedzieć jedno, że pomimo tego, że to, co działo się w Rzymie i dzieje się teraz, to w Rzymie byli jednak wierzący ludzie, którzy trzymali się Pana. I nie tylko trzymali się Pana, ale znosili prześladowanie i szli na śmierć. I my czytamy, że apostoł Paweł miał pragnienie, to czytamy o tym w pierwszym rozdziale, pragnienie być w Rzymie, żeby spotkać się ze zborem, których wiara słynie po całym świecie, ówczesnym świecie, prawda? I chciałbym powiedzieć, że dzisiaj bardzo często się słyszy wśród wierzących, no ten świat już jest tak zepsuty, tak strasznie zły, że no, to już jest taka sytuacja i nasze dzieci machają ręce, wszyscy no, jesteśmy bezradni. Chciałbym powiedzieć, że wtedy też byli bezradni, z tym, że nas nikt nie prześladuje, natomiast ich prześladowali. I gdy tak popatrzymy na to, co się działo jeszcze w Rzymie, chciałbym powiedzieć, że wśród pierwszych chrześcijan było pozdrowienie, które brzmiało zmartwychwstał Pan, a odpowiedź było zaiste On zmartwychwstał. A Rzymianie pozdrawiali się wyciągniętą ręką, zaciśniętą pięścią i mówili Cesarz jest Panem. Jeśli ktoś tego nie zrobił, ktoś się tak nie pozdrowił, to już był podejrzany. A jak był podejrzany i tak dalej, to go spotykało po tym bardzo często aresztowanie i śmierć. I tak jak już tu było wspomniane, byli rzucani na areny i rozszarpywani przez dzikie zwierzęta. Oni w tym świecie, w tym złym świecie, w tej sytuacji, jaka była w Rzymie, tam byli wierzący i oni byli prześladowani i oni byli w straszny sposób wykańczani. I ja chciałbym tylko powiedzieć, nie wiem, czy może zetknęliście się z taką broszurą, którą wydał jeden brat z Bieszczad, jak powstawały pieśni, które są ujęte w śpiewniku Pielgrzyma. Tam jest cały szereg życiorysów tych osób i okoliczności, w jakich oni tworzyli te pieśni. I jak też się tym zainteresowałem, to sobie zdobyłem taki
taką książkę dosyć grubą, to chrześcijański, protestancki znawca problemu powstawanych pieśni to opracował i tam jest to opracowane, jak powstawały pieśni chrześcijańskie, bo wiadomo, że ci, którzy byli z narodu żydowskiego, to oni znali psalmy, śpiewali je, ale ci, którzy byli z pogan, nawracali się, to oni tego wszystkiego nie znali. I pierwsza pieśń w tej książce opisana jest, jak powstała, to nosi tytuł Pieśń na arenach. I ta pieśń była bardzo krótka i brzmiała: tylko Bogu na wysokości należy chwała. I kiedy ci, którzy byli rzucani i całe rodziny na areny, by być rozszarpani, żeby byli rozszarpani przez dzikie zwierzęta, oni śpiewali tą pieśń. Tak samo śpiewali ci, którzy paleni byli na tych pochodniach Nerona. I historia podaje, przy tej okazji przeczytałem, że cesarz, ten okrutny Neron, kiedy się przyglądał tym igrzyskom, pytał się, co oni śpiewają. A odpowiedź była: Jego wysokość, oni chwalą swojego Boga. Chciałbym powiedzieć, że w takich okolicznościach chwalić swojego Boga. Każdy z nas może się zastanowić, czy ja byłbym do tego gotowy. Tak? Ale wśród tego zepsucia, jakie było, oni szli na śmierć i chwalili swojego Boga. Chciałbym powiedzieć, że to jest tak, dla mnie to było takim świadectwem, bo to przeczytałem już chyba rok temu, jak to było możliwe. I chciałbym powiedzieć, te pieśni, to były pieśni również rozpoznawcze, jak oni się zbierali w różnych jaskiniach, katakumbach, to oni nucili tę pieśń i za tą pieśnią szli, za tym głosem, żeby się spotkać, bo to wszystko musiało się odbywać w jakiejś konspiracji. A więc tylko Bogu na wysokości należy chwała. I chciałbym powiedzieć, że ta pieśń więcej oddziaływała na tych oprawców, niż by im wielce głosił. Bo w takiej okoliczności sobie zadawali pytanie, co to jest za Bóg, któremu oddają cześć i chwałę w takich okolicznościach. Chciałbym powiedzieć, tu możemy widzieć, jaka była ich wiara. Chciałbym powiedzieć, że my żyjemy w takim czasie, że w naszym kraju my mamy wolność. Może nas spotykają jakieś tam wyśmiewiska, czy jakieś sekciarze jesteśmy i tak dalej. Różnie się to odbywa w różnych terenach, ale prześladowani my nie jesteśmy. Ale jeśli chodzi o dzisiejszą dobę, chciałbym powiedzieć, jest taka statystyka, Światowy Alianz Ewangeliczny, który ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, on rejestruje te wszystkie prześladowania i mniej więcej zawsze w lipcu podaje ilość tych, którzy stracili życie za wiarę, mniej więcej w lipcu. I w ciągu ostatnich 2 lat, a więc rok 2006 i 2007, te statystyki, to było prawie 170 tysięcy ludzi za wiarę zginęło co roku na całej kuli ziemskiej, a więc od Mahometan, wyznawców islamu, hinduizmu i różnych takich mniejszych grup etnicznych, które prześladują chrześcijan. A prawie 250 milionów według tych statystyk prawie 250 milionów cierpi na świecie i żyje w stałym zagrożeniu z powodu prześladowań. 250 milionów. I teraz takie pytanie. My żyjemy w takim czasie, gdzie my nie cierpimy, nie mamy takich zagrożeń i czy nas to nie usypia? Ci, którzy potrafią takie świadectwa składać, chciałbym powiedzieć, że muszą mieć wiarę, tak jak ci na tych arenach. Ja zrobiłem taką notatkę na przykład z takiego jednego
aresztowania baptysta profesor Norman Kember miał w 2005 roku 74 lata. Baptysta, on w czasopiśmie Świat wydawanym przez baptystów na terenie Wielkiej Brytanii pisze o tym, jak on był wraz z trzema innymi w ramach takiej działalności chrześcijańskiej organizacji niosącej pokój. Był prawie, to było na przełomie roku 2005-2006, był ponad 3 miesiące zakładnikiem przez taką organizację islamską Miecze Uczciwości i Sprawiedliwości. Oni byli aresztowani w Iraku i no tam jakieś oczywiście władze się ubiegały o to, żeby ich jakoś wydostać, no ale ci podawali kolejne terminy i ponieważ terminy nie zostały, te uzgodnienia nie zostały według ich wymogów zrealizowane, oni zaczęli po kolei z tych czterech mordować. Zaczęli od tego najmłodszego, on się nazywał Tom Fox, to był Amerykanin, żonaty, dzieci, jego zamordowali. No i teraz czekali następny, to trwało prawie 3 miesiące. I na co chciałbym zwrócić uwagę, właśnie ten profesor Norman Kember pisze, że w tym czasie oczekiwania, no co będzie z nami, mówi te różne pieśni pełne uwielbienia, to co się tak praktykuje teraz w zborze, to nam nic nie pomogły, ale pieśni o Chrystusie. I on pisze szczególnie psalm 22, który był, mówi o cierpieniach Pana Jezusa, był nam najbliższy, był naszym posileniem, pokrzepieniem. To jest świadectwo z roku 2005. Chciałbym powiedzieć, że ten człowiek dzięki Bogu wrócił, ale on zwraca na to uwagę. Krzyż Golgoty, cierpienie Jezusa i modlitwa to było coś, co nas utrzymywało. I mówi te wszystkie pieśni, które tak dzisiaj no, się eksponuje, że w zborach jest tam pół godziny i nawet dłużej, jest różnego rodzaju sposób uwielbiania, to co baptyści orzekli jako 7-11 worship, to znaczy 7 wyrazów 11 razy powtarzanych, to mówi, to nam nic nie pomogło. To jest takie streszczenie jego świadectwa. Ono jest długie, dlatego go nie czytam. Drugie takie świadectwo też chciałbym powiedzieć z naszej doby. Z naszej doby, to nie tam, że to, ale już teraz to świadectwo ma 10 lat. Graham Steines to był australijski misjonarz, który działał w Indii, w kolonii dla trędowatych, wśród Hindusów. Ten Graham Steines działał wraz z dwoma synami, żeby nieść pomoc Hindusom, którzy chorowali na trąd. Wiadomo, oni jako nieczyści muszą być wyizolowani. I oni w takiej kolonii dla trędowatych pracowali i zostali pojmani i spaleni żywcem. Ci trzej, to było styczeń roku 1999, a więc misjonarz z dwoma synami. I chciałbym powiedzieć, że co mnie, to też jest straszne świadectwa, co mnie tak bardzo poruszyło, kiedy odbywał się pogrzeb tych trzech mężów, ten ojciec i tych dwóch synów, jego żona Glady i jego córka Ester zaśpiewały pieśń. Pieśń, którą na pewno i wy znacie, śpiewacie. One zaczęły śpiewać, zmartwychwstał Pan, przeminęła trwoga, zmarł. Zmartwychwstał Pan, zwyciężył śmierć. Zmartwychwstał Pan, otworzył drogę, więc życie me ma teraz sens, bo żyje Pan. Wiem, żyje Pan, w Nim mam pewność jutra. Wiem, żyje Pan, znikł wszelki strach i wiem, że On zna moją przyszłość, więc życie me ma teraz sens, bo żyje Pan. Proszę wyobrazić, ta wdowa, która straciła męża i dwóch synów,
śpiewa z córką tą pieśń. I takie pytanie potem dziennikarze pytali się, jak mogła pani taką pieśń śpiewać na pogrzebie męża. Ona mówi, poprzez tą pieśń poświadczamy fakt o tym, co mówi apostoł Paweł, że nasze życie nie kończy się tutaj, na tym miejscu, ale my mamy naszą ojczyznę w górze. Tak dla wyjaśnienia tylko podam, że teren, na którym działał ten misjonarz Steines, tam na tych terenach, wiadomo, Indie to jest olbrzymi naród, ale on działał na tym terenie, gdzie jest taka grupa, sekta Hindusów, która się nazywa Hindukwa i oni są bardzo tradycyjni i wierzą w reinkarnację. A wiadomo, ta nauka mówi, jeśli ktoś jest w stanie trędowatym, to on jest w takim stanie, który musi przecierpieć, żeby wejść do innego stanu. No, to już jest nauka, to znaczy nauka, no, nauka o reinkarnacji. No, tam muszą przechodzić te różne stadia, żeby być oczyszczony. I według ich wierzeń, tej sekty Hindukwa, która jest bardzo radykalna, to oni mówią, jeśli my pomagamy takiemu przetrwać ten okres, to my wydłużamy ten okres, a to jest przeciwko naszym prawom, przeciwko naszej religii i dlatego oni zniszczyli tych i spalili tą trójkę wierzących, którzy pomagali trędowatych. To tak tylko dla wyjaśnienia podaję, nie? A więc chciałbym powiedzieć, że to są przykłady, które mówią nam o tym, że są ludzie prześladowani i giną za wiarę. Może taki z naszego podwórka podam tylko taki inny, może ktoś powie, że to jest w porównaniu z tym, co tu powiedziałem, to jest bagatela, ale jednak dla nas w życiu codziennym różnie się wydarza i teraz chciałbym taki przykład też z naszego terenu podać, to znaczy akurat nie z mojego zboru, ale taki przykład, co się dzieje w obecnym świecie. W szkole podstawowej, klasa piąta, język polski, nauczycielka zadaje zadanie z dzieciom, zadanie domowe, opracować temat, pod jakim znakiem zodiaku się urodziłem, czy urodziłam i jak to wpływa, czy i kształtuje moje życie. Piąta klasa szkoły podstawowej, zadanie domowe. I akurat w tej klasie, gdzie nauczycielka dała to zadanie, to było dwoje dzieci z rodzin wierzących. No i teraz wierzący, my wiemy, co to jest, co to są horoskopy, z tym nie mamy nic wspólnego. Te dzieci nawet nie wiedziały też, pod jakim znakiem, które z nich jest urodzone. I teraz pisać zadanie, no wiadomo, zadanie, klasyfikacja, oceny. I teraz co robić? I jedni, drudzy rodzice się od razu dzwonili. No i teraz dzwonią do pastora. Pastorze, co my mamy robić? Więc pastor powiedział, tego zadania nie pisać. Nie dochodzi do tego, pod jakim znakiem, no nie wiem, bo to by trzeba jakiś kalendarz szukać. Nie? W każdym razie mówi, ja pójdę do dyrektora i tą sprawę omówię, załatwię. Chciałbym powiedzieć, na drugi dzień te dzieci, no piąta klasa, to nie wiem, jest 11 lat albo tak jakoś, nie? Dostały od razu jedno i drugie pod negatywną ocenę, no jeszcze burę od tej nauczycielki oburzonej, bo lekceważyły to, ale te dzieci to jakoś zniosły, chociaż to wcale nie było przyjemne dla nich. A taka mała próba. No, pastor się umówił z dyrektorem, nie wiem, na drugi czy trzeci dzień, no bo to nie na poczekaniu znalazł dla niego czas ten dyrektor. I ten pastor powołał się na to, że jest wolność wyznania w naszym kraju, to mamy zagwarantowane konstytucją, praktyki, czytanie, rozpowszechnianie horoskopów to jest pogaństwo, to jest niezgodne ze Słowem Bożym. Nawet przeczytał
drugiego rozdziału Księgi Izajasza, proroka, to są obrzydliwości wschodu i on powiedział, jaki to ma wpływ i tak dalej. Temu dyrektorowi wszystko powiedział i my występujemy jako chrześcijanie, jako biblijnie wierzący chrześcijanie przeciwko temu. Nasze dzieci tego nie i to jest dla nas to jest naruszeniem naszych osobistych, naszej osobistej wolności wyznaniowej. Dyrektor, no rozmowa trwała ponad blisko godzinę, tylko słuchał i na koniec powiedział: proszę się nie obawiać, te negatywne oceny u tej dwójki dzieci, bo to chłopak był i dziewczynka, zostaną anulowane. Chciałbym powiedzieć od razu, że to zostało anulowane rzeczywiście, ale nie przysporzyło to sympatii tej nauczycielki do tych dzieci, a te dzieci musiały to znieść. To jest taki na pozór drobiazg, ale z tym my się stykamy na co dzień. I ten pastor, bym powiedział, no, był na wysokości zadania, że to tą sprawę załatwił i dyrektor usłyszał świadectwo. I wiedział, że od tych świętych, tych dzieci tam jest więcej, nie? I on się zaczął zastanawiać, kto to jest. Ale to jest nieprzyjemne i chciałbym powiedzieć, że nasze dzieci no, muszą coś nieraz znieść. Ja podziwiałem, chociaż na naszym terenie jest dużo adwentystów, ale kiedyś była taka sytuacja, że się w sobotę chodziło do szkoły, czy w sobotę się pracowało i z moimi dziećmi chodziły do szkoły podstawowe trójka dzieci adwentystów i oni w sobotę nie chodzili do kościoła, do szkoły, no bo tego nie praktykowali. I te dzieci, jakkolwiek ta trójka, bo ich znałem, się bardzo dobrze uczyła, ale psuła statystykę klasową, no bo jeśli przez te 10 miesięcy co sobota ktoś jest nieobecny, no to psuje statystykę frekwencji. I te dzieci dużo musiały uwag takich złośliwych od nauczycieli i od dzieci znosić, one to jakoś dzielnie znosiły. Ja nie mówię po to, żeby tu propagować to święcenie soboty, tylko zauważyć, że nasze dzieci, my musimy, i akurat ojciec tych dzieci, też go znam, to umiał tak jakoś tym dzieciom wytłumaczyć, że one się nie sprzeciwiały. I taki dla mnie jest taki dowód, że my musimy powiedzieć naszym dzieciom, tym małym dzieciom, że my odróżniamy się od tego świata. I chciałbym powiedzieć, że tu to pierwsze pytanie, na które chciałbym odpowiedzieć, w jakich czasach my żyjemy, to jest nakaz Pana Jezusa, wytrwanie. Jak mamy żyć, żebyśmy wytrwali? Pierwsze takie pytanie. My, jeśli ktoś mi powie, no żyjemy naprawdę jednak w innych czasach, no wiemy, że w Imperium Rzymskim to zepsucie i tak dalej, to dochodziło do zenitu z jednej strony, ale co u nas jest, no taka pewna różnica, to, że my jesteśmy narażeni jeszcze na bombardowanie wiadomościami przez radio, telewizję, internet, wideo i tak dalej, przez te środki masowego przekazu, oczywiście przez prasę również. I do nas dociera to wszystko, no w momentalnie, jeśli coś dzieje się na drugiej półkuli, to można w internecie to zobaczyć już, no od razu, nie? Wystarczy tą myszką tam manipulować. I wiemy, że internet może być pomocny w wielu sprawach, które załatwiamy sobie służbowo, kupujemy i tak dalej, ale wiemy, jakie to zagrożenie wnosi. I chciałbym jeszcze tu powiedzieć, że tą myszką to potrafi małe dziecko nawet manipulować. To nie trzeba być dorosłym mężczyzną i nie wymaga to żadnego wysiłku. Więc takie zagrożenia są w dzisiejszym świecie. I teraz to, co Pan Jezus powiedział. Patrzcie, aby was kto nie zwiódł
i ten, który wytrwa aż do końca. I co my mamy robić, żeby wytrwać? Chciałbym powiedzieć, że Słowo Boże nam daje na to bardzo dużo rad i odpowiedzi, ale jako takie pierwsze, to na co chciałbym zwrócić uwagę, to jest Psalm pierwszy, który mówi o trwaniu w Słowie Bożym. Ponieważ to jest tak bardzo ważne, chciałbym powiedzieć, ja pozwolę sobie to przeczytać. Ja jako stary człowiek używam też Biblii Tłumaczenia Gdańskiego, które dla mnie jest takie szczególnie drogie. Dlatego może to porównacie z tym, co macie przed sobą, Biblię Warszawską. Może troszeczkę inaczej zabrzmieć, ale sens jest ten sam. Jest powiedziane tak: błogosławiony mąż, który nie chodzi w radzie niepobożnych, na drodze grzesznych nie stoi i na stolicy naśmiewców nie siedzi. Ale w zakonie pańskim jest kochanie jego, a w zakonie jego rozmyśla we dnie i w nocy. To jest taka rada, która jest aktualna dla mnie, dla ciebie, dla każdego z nas. Trwanie w Bożym Słowie. W piątej Księdze Mojżeszowej jest jeszcze jedno miejsce takie, jeden taki odcinek, który chciałbym jeszcze też przytoczyć jako rada, jak my możemy wytrwać, jak my możemy trwać. I to, co chciałbym przeczytać, jest zawarte w piątej Księdze Mojżeszowej, w 31 rozdziale. My wiemy, że piąta Księga Mojżeszowa jest powtórzeniem prawa czy zakonu mojżeszowego, to co mamy drugi, trzeci, czwarty księdze, co Pan przekazywał tak stopniowo i Mojżesz przekazywał, to jest zarejestrowane, jest Księga Powtórzonego Prawa, która wiadomo było, Mojżesz wiedział, że nie przejdzie za Jordan i on jeszcze w takiej trosce Bożym prowadzeniem był prowadzony przez samego Boga. On nie mówił, no jak ja już nie przejdę, to już mnie to nie obchodzi. Nie, chciałbym powiedzieć, on jeszcze raz zebrał te wszystkie prawa i przekazał. I chciałbym przeczytać z 31 rozdziału Piątej Księgi Mojżeszowej, 10 wiersz i następny. No, 9 wiersz mówi, że Mojżesz napisał ten zakon i oddał go kapłanom, synom Lewiego, którzy mieli skrzynię przymierza pańskiego i wszystkim starszym izraelskim. Potem rozkazał im Mojżesz mówiąc: na początku każdego siódmego roku, w pewny czas roku odpuszczania, w święto kuczek, gdy się zejdzie wszystek Izrael, aby się pokazał przed Panem Bogiem Twoim na miejscu, które sobie obierze, obwołasz ten zakon przed wszystkim Izraelem w uszach ich. A zgromadzisz lud, męża i niewiasty i dziadki i przychodniów, którzy są w bramach Twoich, aby słuchali i aby się uczyli i bali Pana Boga waszego i przestrzegali, aby czynili wszystkie słowa zakonu tego. Synowie też ich, którzy jeszcze nie wiedzą, niechaj słuchają i niech się uczą bać Pana Boga waszego po wszystkich dni, których żyć będziecie na ziemi, do której idziecie, przeprawiwszy się przez Jordan, w niej idziecie, abyście ją posiedli. Chciałbym powiedzieć, że Mojżesz przekazał takie polecenie, że mają czytać zakon co 7 lat. Gdybyśmy tylko na temat czytania zakonu chcieli się zagłębić, to wiemy, że Ezraż po powrocie narodu izraelskiego z niewoli, to on od czego zaczął? Od czytania zakonu. I gdy czytamy, ja już tego nie będę szukał, ale w piątej Księdze Mojżeszowej jest powiedziane, gdy zostanie powołany król, w Izraelu, to nie śmie być cudzoziemiec,
On ma przepisać zakon, ten zakon od niego ma nie odstępować, ma go czytać codziennie. I tam jest na przykład powiedziane, że nie będzie miał wiele żon, żeby go nie zwiodły, nie będzie chował wiele koni, żeby je przyprowadzał z Egiptu. I gdy my to czytamy i zauważymy, jak Salomon, ten mądry Salomon, obdarzony przez Boga mądrością, on nie czytał tego zakonu, bo miał wiele żon, wiele założnic. My wiemy, że sprowadzał olbrzymie ilości koni z Egiptu i wykopaliska pokazują w takiej książce, a jednak Pismo Święte ma rację, tam są wykopaliska, takie prostokąty, z lotu ptaka jest fotografia zrobiona, to były stajnie dla koni królewskich sprowadzanych z Egiptu. On tego nie respektował i my wiemy, jaki był skutek tego. To było takie bardzo smutne. Salomon, który był napełniony mądrością i my z taką przyjemnością i zaciekawieniem czytamy przypowieści Salomonowe i kaznodzieja Salomonowe i to dla nas jest aktualne do dzisiejszego dnia, ale on w tym nie wytrwał. I gdy my czytamy, czy Hiskiasz, czy Zechiasz, jak w starym tłumaczeniu, czy czytamy Jozjasz, ten król reformator, 22, 23 rozdział drugiej Księgi Królewskiej. My czytamy ten król, który się bał Pana, zadysponował remont świątyni. I w czasie remontu świątyni, to jest druga Księga Królewska, 22, 23 rozdział, w czasie remontu robi się też porządki i znaleziono Księgi Zakonu Pańskiego. A więc gdzieś tam były. A o tym królu jest napisane, że był królem bojący się Pana. A kiedy on, to jest 22 rozdział drugiej Księgi Królewskiej, gdy on się dowiedział od Safana, pisarza, Księgi Zakonu znaleziono w Domu Pańskim i czytano to przed królem, o którym się pisze na początku 22 rozdziału, że był królem bojący się Pana, on rozdarł szaty swoje z przerażenia, co będzie z nami. Jak on porównał to, co jest w Księgach Zakonu napisane i to, co się działo obecnie w Izraelu i w Judzie, bo to już dotyczyło Judy. I chciałbym powiedzieć, że on zrobił remont świątyni, 23 rozdział, pisze, co on wszystko wynosił, wyrzucał ze świątyni, co wszystko musiało zostać splugawione według tego zakonu mojżeszowego. I tam jest napisane, że nie znalazł się po nim już taki król, który by taką reformę przeprowadził. Ale dlaczego? Dlatego, że on się trzymał Bożego Słowa. I dla nas to jest, jakkolwiek Stary Testament jest taki jak, troszeczkę na nasze warunki, na nasze rozumowanie, my żyjemy w okresie łaski, w okresie nowego przymierza, ale chciałbym powiedzieć, że te rzeczy nam bardzo wyraźnie mówią, jeśli trzymamy się Bożego Słowa, jesteśmy Jemu posłuszni, to w życiu naszym zachodzą zmiany, korekty, że my nie dopuścimy do tego, żeby zejść z właściwej drogi. W liście do Hebrajczyków, chyba w drugim rozdziale jest napisane, musimy patrzeć, abyśmy nie zboczyli z drogi. W innych tłumaczeniach jest powiedziane, nie prześliznęli obok celu albo nie zaniedbali. Są takie ostrzeżenia. Dlatego na to pytanie, jak wytrwać, chciałbym powiedzieć, że my pierwsze to trzymanie się Bożego Słowa, to jest pierwszy warunek, który musi być spełniony.
I chciałbym powiedzieć jedno. Dla każdego z nas, ja wierzę, że my jesteśmy tu już jako ci, którzy dożyli zbawienia, chcą dalej iść za Panem. Chciałbym powiedzieć, że każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli się narodził na nowo, to jest początek nowej drogi. To jest początek. To nie jest jeszcze jakieś apogeum, coś my już osiągnęli i możemy spocząć na laurach. Nie wolno, nie ma takiej możliwości, żeby stanąć, powiedzieć, już mam tego dosyć. Kiedy chodziłem po wojnie do bielskiej przemysłówki, to tam, no wiadomo, ci nauczyciele to byli inżynierowie, no to chodziło o techniczne sprawy i był jeden taki starszy pan inżynier, który często powtarzał, kto nie idzie naprzód, ten zostaje w tyle. On to mówił w sensie techniki, że jak się nie rozwija, no to się cofa, nie? I chciałbym powiedzieć, że w sensie duchowym chciałbym powiedzieć, że nie ma stagnacji, nie ma, ja już osiągnąłem coś, ja już więcej nie potrzebuję. My musimy ciągle, my jesteśmy na tej drodze. Apostoł Paweł pisze, ścigam, nie iżbym już uchwycił, a jak my czytamy listy Pawłowe czy dzieje apostolskie, to wiemy, jakim on był sługą Bożym. On mówi, ściga, abym snać inszym każąc, sam nie był odrzucony. Chciałbym powiedzieć, że to jest przestroga dla nas. I tak jak już powiedziałem, nowonarodzenie to jest początek nowego życia. Ale teraz chciałbym powiedzieć każdemu, ale to już mówiąc mojej służby, trochę jako duszpasterz, że bardzo często spotykam ludzi, którzy mają różne problemy. Te problemy są najróżniejsze i ja zadaję takie pytanie, które wprowadza wiele osób w zakłopotanie, jak słucham o tych problemach. Czy masz pewność zbawienia? Jak się zaczyna taka sytuacja, no ja nie wiem, co powiedzieć. Chciałbym powiedzieć, że każdy z nas ma metrykę, tam na parafii, czy w stanie teraz w Urzędzie Stanu Cywilnego. Każdy z nas wie, kiedy się urodził i to nam towarzyszy przez całe życie. Ale każdy z nas musi mieć też tą datę, kiedy jego imię zostało zapisane w Księdze Żywota. A jak nie masz tej pewności, to masz problemy. Przyjdą trudniejsze różne sytuacje i wtedy się okazuje, no ja... Jak to? Ja się nawróciłem, ale czy narodziłeś się na nowo? Czy ty jesteś dzieckiem Bożym? Jak są takie wahania? Ja otrzymuję różne telefony. Matka dzwoni, mówi, moja córka taka i tak dalej. Nie, a ona jest wierząca? Tak. A czy narodziła się na nowo? Jest. Ona już przyjęła chrzest. No dobrze, ale jak takie rzeczy się w jej życiu pojawiają, to ja mam wątpliwości, albo to nie narodziła się na nowo, albo to... Bracie, ja już muszę kończyć rozmowę. Nie dotykać tego tematu. My musimy mieć tą pewność. I za tą pewność nieraz trzeba zapłacić jakąś cenę. Tak jak już mówiłem, ale my wiemy, List do Rzymian pisze nam bardzo wyraźnie i my się tego musimy trzymać. Słowo Boże nas uczy, że tenże Duch, List do Rzymian, 8 rozdział, mówi 14-16 wiersz, tenże Duch poświadcza Duchowi naszemu, i żeśmy dziećmi Bożymi. Jeśli my chcemy wytrwać, to my to poświadczenie musimy mieć w sercu. I tak jak ta żona tego, która zaśpiewała Zmartwychwstał Pan, ona miała tą pewność i ona w tej pewności żyje. I ci, którzy oddawali cześć w obliczu śmierci jedynemu Bogu, oni mieli tą pewność. My, chciałbym powiedzieć, że żyjemy w takim czasie, że nam jest łatwiej, ale musimy wiedzieć, że może różnie się wydarzyć. Ja w dalszym ciągu chciałbym potem też wspomnieć o Dawidzie, ale dzisiaj powiem, to już tu było powiedziane też, że Dawid mąż według upodobania Bożego i spotykały go różne doświadczenia. No mąż według serca Bożego i to Pan Bóg go nie mógł zachować? A my wiemy, że te najwspanialsze psalmy, on był najbliżej Pana kiedy? Kiedy tego Pana najbardziej potrzebował. A kiedy sobie założył ręce i wyglądał, wiemy do czego doszło. Kiedy sobie
pomyślałem, no już jestem takim, teraz policzym, ile tych mam. To było niezgodne z Bożym planem, tak? I on musiał odcierpieć. A chciałbym powiedzieć, że jeśli ktoś dożyje, kto ma pewność zbawienia, dożyje zbawienia, niech nie myśli, że wszystko pójdzie mu jak spłatka w swoim życiu. To na podstawie doświadczenia coś na ten temat bym mógł powiedzieć. Ja wywodzę się, to znaczy moi rodzice, ja z grupowania stanowczych chrześcijan, moi rodzice byli wierzący, ja ten przywilej miałem, moja mama się nawróciła, gdy ja miałem 2 lata, to był rok 1928, 3 lata później się nawrócił mój ojciec. I kiedy przyszła wojna, to znaczy czytanie Słowa Bożego, wspólna modlitwa, to było pielęgnowane u nas w domu. I kiedy przyszła wojna, rozpoczęła się wojna, ten straszny okres. Mój ojciec był z zawodu nauczycielem, był w obecnym czeskim Cieszynie, był dyrektorem szkoły wydziałowej. Został aresztowany i znalazł się w obozie koncentracyjnym. W 1940 roku nie wiedzieliśmy jeszcze bardzo, co to jest obóz koncentracyjny, ale wiedzieliśmy, że jest z nim źle. Jedyny zarzut, który był, bo jako wierzący mój ojciec nie był zaangażowany w polityczne w żadne organizacje. Jedyne to, co zresztą nie jeden, on był aresztowany, był wpływowy polski inteligent. Jako taki wierzący chłopak, miałem teraz, wtedy już 14 lat skończony, mówiłem, choćby wszyscy zginęli w tym obozie, mój ojciec wróci, bo jest wierzący. Po 4 miesiącach przyszedł telegram, ojciec nie żył. To był taki wstrząs. Pan Bóg mnie wysłuchał. Chciałbym powiedzieć, kiedy 2 lata później był aresztowany mój brat, który się nawrócił, mając 15 lat. Był aresztowany. No, on był studentem przed. I w czasie wojny no, fizycznie pracował. Był taki wyrobiony, no bo fizycznie musiał pracować. Był wysokim mężczyzną, no, 1,92 m taki. Jak jego aresztowali, to ja muszę powiedzieć, że wtedy mówiłem tak, on to wytrzyma, no bo ojciec, no to w kamieniołomach tam pracowali te więźniowie w Mauthausen w Austrii, więc nie, on nie miał kondycji, miał wtedy 47 lat. Ale ja mówię, ale brat to wytrzyma, bo on no, jest taki, ale on tylko był 3,5 miesiąca w Oświęcimiu i zginął. I we mnie powstał taki, my wierzący modlimy się, a Pan inaczej tym kieruje, nie? Ja to mówię tylko jako świadectwo. I jako młodego człowieka to powstał taki, no nie chcę powiedzieć bunt, ale Panie, Ty nie wysłuchujesz. Panie, Ty nie wysłuchujesz. Różnymi drogami nas Pan prowadzi. Chciałbym powiedzieć, że my możemy sobie zadawać to pytanie, dlaczego Pan Bóg nie ratował tych, którzy ginęli na arenach? Czy jego ręka była ukrócona? My możemy takie pytanie sobie zadawać, nie? Ja rozmawiam akurat wczoraj z takim bratem, który przez wiele lat mieszkał w Stanach Zjednoczonych, teraz wrócił do ojczyzny i mówi, on miał dużo z Żydami do czynienia i mówi, oni, ci starozakonni Żydzi, mówi, to no, są takie różne tarcia między nimi i mówi, gdyby Pan był Bogiem taki, jak my Go znamy, to by tego Holokaustu nie było. Zbuntowani bardzo, tak? Chciałbym powiedzieć, my wiele rzeczy nie zrozumiemy i 4 Księga Mojżeszowa 28 mówi takie słowo, że rzeczy tajemne należą Panu. My nie rozumiemy wiele rzeczy, ale gdy tam będziemy, to my zrozumiemy. I tu na tym zakończeniu trzeba zapłacić pewną cenę. Ta jest różna. I chciałbym tylko jako wersety takie, które nam to potwierdzą, że tą cenę trzeba zapłacić, to chciałbym przeczytać takie miejsce
Tu od razu zaznaczam, że w nowym tłumaczeniu jest inaczej, ale to nie jest prawidłowe. Jest napisane w 5 rozdziale listu do Efezów, jest napisane czas odkupując, bo dni złe są. Podobne słowo jest zapisane w liście do Tesaloniczan. Tam jest też napisane czas odkupując. Chciałbym powiedzieć, że czas odkupując, co to znaczy, bo to Kolosenzów 4 rozdział 5 wiersz jest powiedzmy czas odkupując. Tak jak mówiłem, w nowym tłumaczeniu jest czas wykorzystując. Jest różnica między wykorzystaniem, to znaczy ja coś posiadam i z tego korzystam, a czas odkupując, to znaczy, że ja muszę zapłacić pewną cenę. W przekładzie interlinearnym, który jest takim najdokładniejszym tłumaczeniem, jest wyraźnie powiedziane czas odkupując. To znaczy, że trzeba zapłacić cenę. Jeśli my chcemy wytrwać przy Panu, to my pewną cenę musimy zapłacić. Ta cena jest różna, dla każdego jest inna i tak jak każdy z nas jest takim niepowtarzalnym egzemplarzem, to Boże prowadzenie w życiu każdego z nas jest inne, ale wiemy, że cel jest jeden i ten sam. Ponieważ godzina już minęła, to byśmy zrobili przerwę i ja chciałbym dalej ten temat kontynuować po przerwie. Dziękuję za to, że wszyscy słuchają i nikt nie przeszkodził swoim, no bo są tacy, którzy no pokazują, bracia, czas już kończyć albo tak. No, ja tego nie słyszałem. Dziękuję za cierpliwość i po przerwie będziemy dalej ten temat kontynuować.